Dzień dobry, nazywam się Asia Sznajderska. Od 14 lat mieszkam nad Oceanem Indyjskim w Kenii. Przyjechałam tu pierwszy raz na praktyki, które miały trwać 3 miesiące w 2007 roku, ale jak widać, trochę mi się one przedłużyły. W tej chwili prowadzę firmę turystyczną Costo Tours i zajmuję się głównie organizacją safari, wycieczek jednodniowych i wypraw górskich. No, kenijska kultura zaskakuje mnie niemalże codziennie od 14 lat, ale miałam dużo takich ciekawych doświadczeń, ponieważ niedawno budowaliśmy dom i wydawało mi się, że jestem przygotowana na to, że rzeczy, jakby budowa domu wszędzie na świecie jest jakimś tam wyzwaniem dla kogoś, kto tego wcześniej nie robił, ale myślę, że w Kenii jest to jeszcze ciekawsze doświadczenie. Na przykład nie miałam świadomości, że na przykład może ktoś się pomylić w tym, że zostawiając kran, to że niebieski to zimna woda, a czerwony to ciepła. Tutaj nie jest to takie oczywiste. Czy na przykład nasz hydraulik montował mi zlew na takim tarasie dachowym i na przykład ja nie uściśliłam tego, że ten zlew powinien mieć również odpływ wody. No i nie ma, na przykład woda po prostu tak jak odkręci się kran, to woda sobie płynie i spada na ziemię. Więc tu było dużo różnych zaskoczeń, na które myślałam, że jestem przygotowana. Okazało się, że jednak że nie do końca było. Tak, mnie z takich bardzo pozytywnych rzeczy zaskakuje ich taka siła ducha i pogoda, mimo że naprawdę ludzie tutaj borykają się z takimi problemami zupełnie innej rangi niż w Europie, tak? Już mówimy o problemach finansowych na takim poziomie, że po prostu nie ma czym nakarmić swojej rodziny, czy taka właśnie niepewność jutra i no masa takich problemów, a jednak ci ludzie są bardzo tacy silni i właśnie pogodni, mimo wszystko uśmiechnięci. Zwłaszcza teraz podczas pandemii tak jakby zupełnie inaczej na to spojrzałam, bo my pracujemy w branży turystycznej, więc też mieliśmy dużo jakby problemów. No i oczywiście mnie tam to wszystko bardzo stresowało, natomiast mój mąż się ze mnie śmiał, bo mówi, że taka jest kolej rzeczy i takie jest życie i oni jak byli mali, to różnie im tam się powodziło, czasami nie szli do szkoły, bo rodzice nie zapłacili i tak trzeba się zahartować i to wszystko przetrwać i że mam się tutaj nie mazać, tylko ogarnąć, więc oni są bardzo tacy silni i po prostu to, co życie im przynosi, to przyjmują. A z takich mniej pozytywnych rzeczy, to czego też jakby nie mogę się przyzwyczaić, no to tempo życia, zwłaszcza tutaj na wybrzeżu, tak nikt nigdzie się nie śpieszy i na przykład też sobie czasami myślę, ja bym tak nie mogła nawet iść w takim tempie, czy wiecznie gdzieś tam siedzieć, na coś czekać, że bym się gdzieś tam zanudziła, ale z drugiej strony to też jest takie spokojne sobie życie bez pośpiechu, też nam niby z jednej strony się wszystkim marzy, a potem po przyjeździe tutaj czasami nas to mimo wszystko irytuje. Oczywiście, że ja żyjąc przez ponad 20 lat w Polsce, no to nie, dla mnie nic nie przebije żurku czy tatara. Zwłaszcza teraz niedawno była Wielkanoc, więc tam jak miałam jakieś rozmowy na Zoomie ze znajomymi, to mi ślinka ciekła. Więc dla mnie, nie wiem, czy to jest obiektywne stwierdzenie, czy nie, ale kuchnia polska jakby wygrywa, jeśli chodzi o różnorodność dań i takie jakby te nasze smaczki. Jednakże kuchnia kenijska, na pewno ogromnym jej walorem jest to, że wszystkie produkty są naturalnie świeże i naturalne, czyli te wszystkie warzywa i owoce po prostu dorastają na słońcu, nie są niczym pryskane. No i ten smak, nie wiem, ananasa czy mango, czy nawet pomidora uważam, że jest nieporównywalny. Poza tym nawet mięso, tak, wszystkie te kurczaki tutaj co prawda są wielkości może, nie wiem, 1/3 takiego polskiego sklepowego kurczaka, ale one po prostu do tego, że nie są niczym szprycowane.
Więc ja również jakby tą kuchnię kenijską doceniam. My mieszkamy nad oceanem, więc mamy dostęp do ryb, owoców morza bardzo świeżych. I też właśnie podoba mi się taka prostota tego, że tutaj coś weźmiemy, zerwiemy troszkę jarmużu z ogródka i zaraz mamy z tego kolację, więc to też jest taki aspekt, który mi się bardzo podoba. Najbardziej popularną kenijską potrawą jest bez wątpienia ugali. Ugali jest to zagotowana z wodą mąka z kukurydzy, zagotowana z wodą mąka z kukurydzy pastewnej. I ona ma formę takiej babki, to jest, przypomina też włoską polentę. I w smaku jakby jest taka dosyć nijaka, bo to jest tylko woda z mąką. Niemniej jednak ugali się zawsze należy jeść z czymś, więc ona jest z reguły właśnie w takiej, im więcej osób je je, tym większa taka baba. Trzeba urwać sobie kawałek tego ugali, zgnieść w ręku w kulę i za pomocą zrobić taką dziurkę kciukiem i wtedy korzysta się z tego jak z łyżki, czyli można sobie nabrać mięso, można sobie nabrać jakiś sos i to się je razem. Także to jest tutaj na popularniejsze danie. Wiem, że wszyscy Kenijczycy na emigracji zawsze proszę, żeby im wysyłać mąkę z kukurydzy pastewnej, bo nie wszędzie jest dostępna. Natomiast dla gości nowo przybyłych to jest taka potrawa, którą mogło nam skosztować, ale z reguły się nią nikt nie zajada specjalnie. Dla mnie największą zaletą życia w Kenii jest niewątpliwie jej natura, czyli te wszystkie parki narodowe, których wciąż jest dużo, w których możemy jeździć i podziwiać nie tylko zwierzęta, ale nawet po prostu patrzeć na taki horyzont bez żadnych budowli, taki bardzo jeszcze właśnie dziewiczy, to też jest bardzo relaksujące. I właśnie w takim... jakichś takich momentach życia, kiedy potrzeba nam chwilę tego spokoju, relaksu, uważam, że nie jest lepszego, jak wyjazd do któregoś z parków i po prostu sobie przez 2-3 dni w nich pobyć. No i dla mnie ogromnym plusem jest też klimat, ponieważ ja zawsze i wszędzie marzłam, a teraz po prostu mamy zazwyczaj około 33-35 stopni Celsjusza, ocean ma wodę, nie wiem, około 28 stopni Celsjusza, więc tutaj po prostu nigdy nie nosimy długich spodni i nie marzniemy, więc dla mnie to jest idealny klimat. No więc pandemia w Kenii wydaje mi się, że nie była tak, jeśli chodzi o liczbę zachorowań czy zgonów, nie była aż na tak dużą skalę jak w Europie. Niemniej jednak tutaj ogromny problem był z... Anulka, nie krzycz, Mieszka. Niemniej jednak był tu duży problem ekonomiczny, ponieważ zwłaszcza całe wybrzeże Kenii żyje z turystyki i jakby wszystkie hotele, cała obsługa hotelowa, właśnie pracownicy safari pozostali bez wynagrodzeń i to się odbiło właśnie zwłaszcza przy tym pierwszym lockdownie, tutaj od marca 2020 do sierpnia były zamknięte granice. Więc dużo osób cierpiało z powodu głodu czy niedożywienia. No w tej chwili mamy godzinę policyjną od godziny 22 do 4 rano, nakaz noszenia maseczek. Szkoły były otwarte od stycznia do marca 2021, niestety znowu zostały zamknięte. Generalnie takie życie codzienne to nie jest tutaj aż tak odczuwalne. Ja też nie znam jakieś strasznie dużo osób, które by cierpiało z powodu tego powodu zachorowania, natomiast no więcej z powodu utraty przychodu. Ale też muszę powiedzieć, no, że jako, że mamy taki klimat, że jest jakby tutaj dużo przestrzeni, no to możemy chodzić na plażę, na spacery i jakby takie życie codzienne, no myślę, że mamy to szczęście, że jest no, dużo łatwiejsze niż w Europie. Jeśli ktoś wybiera się pierwszy raz do Kenii, no to ja oczywiście szczerze zachęcam do wyjazdu do któregoś z parków narodowego, do skorzystania z safari, no bo dla mnie to jest oczywiście absolutny hit.
Więc no, radziłabym zaplanować sobie kilka dni do poobcowania z naturą, a także do obserwacji właśnie tej innej kultury, czy wykorzystania czasu na relaks nad oceanem, ale też właśnie na przykład obcując z lokalną ludnością, żeby próbować tak bez jakiegoś oceniania, czy jakby patrzenia ze swojego punktu widzenia na to, jak ludzie się zachowują w różnych sytuacjach, z taką bardziej otwartością tego wszystkiego podejść i uśmiechem, i właśnie, żeby jak najwięcej miłych chwil przeżyć w Kenii. Takich nietypowych, nieczęsto wykorzystywanych przez turystów atrakcji, a takich, z których my często jakby tutaj powiedzmy rezydenci korzystamy, to są właśnie safari, ale pod namiotami takimi, które my sami rozkładamy na polu kempingowym, które jest nieogrodzone, i to jest zawsze taka wyprawa jakby już jakąś tam większą adrenalinką, bo tu trzeba się, idąc do łazienki, tak, rozejrzeć, puścić latarką, czy gdzieś tam nie ma jakiegoś zwierza, ale to też jest super przeżycie, bo wtedy właśnie sami sobie gotujemy, jesteśmy pod tymi namiotami, pod rozgwieżdżonym niebem, rozpalamy ognisko w nocy, więc to są też takie wrażenia no, nie do opisania. Czy właśnie skorzystanie z takich tych nietypowych atrakcji na safari, jak jazda konna, czy można pojechać wielbłądem, czy pójść pieszo, to myślę, że są takie fajne smaczki. W tej chwili mieszkam już tutaj 14 lat, więc też jakby znam większość, jakby, nie wiem, sąsiadów, czy mieszkańców tej okolicznego miasteczka, więc nie czuję się jakby jakaś osoba obca. Niemniej jednak w nowych miejscach to zawsze muszę ustalić na przykład cenę, tak, taksówki, czy taksówki, jeździmy motorkami albo tuk-tukami, ale trzeba ustalić cenę z góry za przejazd, ponieważ jeśli tego nie zrobię, no to ta cena może być jakaś tam pięciokrotna albo dziesięcio. No i też tam czasami na jakichś straganach ktoś próbuje mi te ceny tam gdzieś podwyższyć na jakieś owoce, warzywa, czy inne usługi. Ja na szczęście znam język Swahili, więc tam gdzieś tam zawsze się wybronię, ale też staram się tak z tych ludzi jakby nie negocjować, nie wyciskać z nich do granic możliwości, no bo wiem, że oni też się borykają z wieloma problemami. Także myślę, że też dobrze, żeby dać im coś zarobić. A tak to kiedy przyjechałam tu jako po raz pierwszy, no to myślę, że zapłaciłam swoje frycowe, nieraz gdzieś tam ktoś mnie na coś naciągnął, czy tam jakieś udawane schorzenia, czy jakieś piąta zrzutka na pogrzeb tej samej osoby. No niemniej jednak w tej chwili już się czuję tutaj bardzo pewnie i dobrze. Miałam też trochę takich przed moim własnym weselem, kiedy to nagle na liście gości zawidniało 1500 osób z okolicznych wsi, no to musiałam też tu trochę się tam postawić, no bo ja akurat bardziej preferowałam taką małą uroczystość. Więc staram się tam, gdzie mogę na to przymknąć oko i po prostu wzruszyć ramionami, to robić. Jednak na rzeczach, które są dla mnie ważne, to raczej staram się postawić na swoim. Tak, mój mąż jest Kenijczykiem, tylko ja też poznałam go tutaj już mieszkając 5 lat, więc myślę, że to też jakby było dla mnie troszkę łatwiejsze, bo już w pewnym stopniu znałam tą kulturę i też wiedziałam, czego mogę oczekiwać. Nie było tak, że przyjechałam i poznałam mojego męża tam po tygodniu i jakby na taką głęboką wodę wskoczyłam. Poznałam go pod koniec 2011 roku, także no jakby wiedziałam, w co wchodzę, ale też wtedy jest taki bardzo spokojny i wyluzowany i tam się bardzo mało czym stresuje i w sumie fajnie się żyje z taką osobą, też mi się jego spokój trochę udziela.
Tak, znaczy no ja właśnie moje wesele nie było takie do końca kenijskie. Ja wzięłam sobie takie te rzeczy, które mi się podobały z kenijskiej strony i te, które podobały mi się z polskiej, natomiast niektóre tam, na niektóre powiedziałam stanowcze nie. Typowo kenijskie wesele to jest właśnie bardzo duża impreza i tam przychodzą osoby zaproszone i te niezaproszone, wszyscy się czują zaproszeni. Jeżeli jest to w obszarach wiejskich, to tam najczęściej zabija się jakąś krowę i po prostu tam przyjeżdżają panie już dwa dni czy dzień przed i tam gotują w wielkich garach najczęściej pilau, to jest taki ryż z przyprawami i z mięsem. No i schodzą się właśnie mieszkańcy wszystkich okolicznych wsi i tam, a jako że w Kenii też te rodziny są takie liczne, na przykład moi obydwoje teściowie mają prawie po 10 rodzeństwa i każde z tego rodzeństwa tam po średnio piątkę dzieci i tak dalej, więc proszę sobie wyobrazić, jakie to są liczne rodziny. No a właśnie jeszcze w kulturze jest tak, że idąc na wesele można spotkanego znajomego również wziąć pod pachę i na to wesele przyprowadzić. Później bardzo dużo przemów odbywa się na tych weselach, czego, za czym ja też specjalnie przypadam. Mam wrażenie, że jedynie osoba przemawiająca ma przyjemność z tej przemowy, no bo one są po prostu strasznie długie i no, takie dosyć już jak dla mnie dudnawe. No ale jednak to jest taki prestiż przemówić na czymś weselu, więc każdy chce przemawiać. Dla mnie to jest rzecz trochę śmieszne, bo tak jak Kenijczycy, jeśli chodzi o takim życiu oczywiście przed pandemią, wyjścia do barów czy do jakichś klubów, to oni po prostu cały czas tańczą i się bawią. Tak na weselach, które wydawałoby się, że właśnie są taką idealną okazją ku temu, to oni teraz po prostu mają te swoje godzinne przemowy. Więc ja na moim weselu tych przemów zakazałam. Wiem, że mogą do mnie wszyscy przyjść następnego dnia i do mnie już przemówić jak muszą, ale na weselu chciałam się bawić. No i te wesela w Kenii zwyczajowo trwają właśnie w dzień, czyli od powiedzmy 10-11 rano do 17-18. To oczywiście dla mnie też według naszej polskiej kultury wesele powinno trwać co najmniej do rana, więc też tutaj mi się z DJ-em i z zespołem negocjowałam bardzo długo, żeby jednak była to taka w takich bardziej mi dogodnych godzinach. No a reszta wygląda powiedzmy tak już bardziej zbliżenie do tych naszych tradycji. Że każdego, kto ma ochotę na wyjazd do Kenii, zapraszam serdecznie. Można się z nami skontaktować przez naszą stronę www.costotours.com lub na naszym Instagramie Costotours, tudzież stronie facebookowej. Można mnie też osobiście znaleźć na Facebooku jako Asia Schneiderska, także zapraszam serdecznie do kontaktu. W tej chwili granice kenijskie są otwarte, więc można do nas przylecieć i przy wylocie można też zrobić sobie test PCR, który zwalnia z kwarantanny w Polsce, także zapraszam serdecznie.